Jeżeli chodzi o funkcjonalności, jakie powinny spełniać systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe na gruncie RODO, możemy je podzielić na dwie grupy. Są to funkcjonalności związane z możliwością realizacji praw osób, które dane dotyczą, oraz funkcjonalności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania. Odnosząc się do grupy pierwszej, administratorzy danych osobowych powinni zapewnić możliwość wyszukania konkretnych danych osobowych spośród lokalnej sieci organizacji i mowa tutaj zarówno o danych nieustrukturyzowanych, jak i danych ustrukturyzowanych znajdujących się w bazach danych. Następnie administratorzy danych systemów powinni zapewnić możliwość zrealizowania praw osób, które dane dotyczą. W tym między innymi prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które w przypadku systemów informatycznych polega na możliwości zminimalizowania ilości osób, które mogą mieć dostęp do danych poprzez ich ukrycie czy też zarchiwizowanie. Prawa do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, którym może być zwykły plik CSV, PDF czy DOCX. Prawa do możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że systemy, które faktycznie są do tego celu wykorzystywane, powinny ewidencjonować dokładną datę i godzinę udzielenia zgody, czy też jej wycofania. Oraz prawa do bycia zapomnianym, które w tym przypadku polega na tym, że systemy informatyczne powinny mieć możliwość usunięcia konkretnych danych osobowych, zarówno ze środowisk produkcyjnych, jak i wykonanych kopii bezpieczeństwa. Odnosząc się do grupy drugiej, czyli grupy związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania, tutaj RODO można by powiedzieć, że nie narzuca na organizację żadnych konkretnych mechanizmów czy rozwiązań. Można by powiedzieć, że jest to akt prawny neutralny technologicznie, czyli Taki dokument, który nie wskazuje nam żadnych konkretnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, jakie zobowiązanie jesteśmy wdrożyć. W artykule 32 RODO znajdziemy jedynie informacje o tym, ażeby w stosownych przypadkach, co też warto podkreślić, wdrażać takie zabezpieczenia jak pseudonimizacja, szyfrowanie, czy też zagwarantować zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania. O ile pseudonimizacja z praktycznego punktu widzenia jest dosyć rzadko wykorzystywanym zabezpieczeniem, o tyle z szyfrowaniem możemy, a nawet powinniśmy spotykać się w życiu codziennym dosyć często. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługują dyski twarde komputerów przenośnych, gdyż było to zabezpieczenie, które wymagane było już na gruncie poprzednich przepisów prawa, i dzisiaj jak najbardziej również jest to stosowne miejsce, ale na pewno nie tylko. Powinniśmy zwrócić uwagę również na inne urządzenia, natomiast jest to uzależnione w głównej mierze od sposobu działania organizacji i rozwiązań, jakie wykorzystuje. Takie urządzenia jak na przykład smartfon, tablet, nośniki zewnętrzne typu pendrive, dyski zewnętrzne, ale również wszelkiej, wszelkiej maści strony internetowe, na których zamieszczono formularz logowania, rejestracji, możliwość. Zapisu do newslettera czy formularz kontaktowy. W takich przypadkach, na takich stronach internetowych, zazwyczaj po lewej stronie paska adresu powinna pojawić się zielona kłódka, która informuje użytkownika o tym, że połączenie pomiędzy nim a serwerem, do którego wysyła dane, jest zabezpieczone i zaszyfrowane.